Dziś pożegnanie sezonu pstrągowego w moim wykonaniu, a skoro tak, to jesteśmy nad Dunajcem, legendą jeżeli chodzi o łowiska pstrągowe, a będą towarzyszyć mi Leszek i Mateusz, a skoro oni, to dla mnie zapewne będzie to lekcja pokory i nauki łowienia pstrągów. Bo to właśnie głównie o naukę mi dziś chodzi. Zawsze, kiedy towarzyszy mi Leszek i Mateusz, a więc stali uczestnicy cyklu Grand Prix oraz Mistrzostw Polski w spinningu, podglądam ich, dopytuję i wyciągam wnioski, by przekuć to również na swój sukces. Tym bardziej, że Dunajec to niezwykle trudna techniczna rzeka. Jeśli się więc uczyć, to od najlepszych i na najbardziej wymagającym łowisku. A lekcja rozpoczęła się dość szybko, bo panowie, gdy tylko pojawili się w wodzie, zaczęli rozpracowywać pstrągi, których tu poszukujemy w zupełnie innych miejscach niż w rzekach nizinnych albo tylko z nazwy górskich. Warto więc posłuchać kolegów i zaobserwować, w jaki sposób czytają rzekę i poszukują aktywnych ryb. Na gumeczkę. Jaki masz koralik? Ten jest ciężki, to jest 5,5. Warto pamiętać, wybierając się nad Dunajec, że to nie tylko doskonałe łowisko pstrągów czy też głowacicy, ale to także przepiękne widoki i granica polsko-słowacka. Wybierając się na drugi brzeg, zawsze miejcie więc przy sobie dowód osobisty, bo inaczej możecie odwiedzić nie tylko Słowację i nie tylko Dunajec, ale również policyjną celę. Dziękuję. Pożyczone. Musi być łowne. To naprawdę wyższa szkoła jazdy, jeżeli chodzi o skuteczne łowienie pstrągów, bo o ile przy typowych przynętach gumowych musicie skupić się na animowaniu ich nad samym dnem, tak przy jaskółkach ich prowadzenie, a nawet podawanie jest zupełnie inne. Chodźmy, zobaczymy tam niżej te dwa kamienie, co wystają. Jest to taka fajna kryjówka. Postaraj się rzucić przed kamień i przeprowadzić taką defiladę zrobić przed tym kamieniem. Jak go będziesz mijał, to nawet możesz skija odpuścić, żeby nurt to tam wciągnął. Ja on gdzieś koło tego kamienia będzie stał ten pstrąg. Ale jak to nie pomoże, no to wtedy możemy spróbować jeszcze za kamieniami rzucić. Tak ewidentnie ryby wolą o tej porze roku szybką wodę, szypoty i spokojnie w wodzie tych brań było jak na lekarstwo. Tutaj mamy bardzo ładny układ taki, te przelewy, te kamienie, które są takie wielkie głazy. Takie zastoisko, gdzie ten ryba się może w tym silnym nurcie schować i tam powinny te ryby być. A teraz spróbujemy podać i sprawdzimy, jaki będzie efekt. Na Dunajec wybrałem się z dość lekkim zestawem. Wędzisko od 1 do 7 gramów, dość szybkie, a na kołowrotku nawinięta żyłka 0,14. I to właśnie żyłka miała stać się tego dnia głównym tematem naszych rozmów. Puszczamy. I wypuszczamy. A nie, 7, 8. Jedź na ryby z Leszkiem i Mateuszem, mówili. Będzie fajnie, mówili i przekonywali. No i rzeczywiście było fajnie. Panowie szybko dobrali się do pstrągów i wyciągali rybę za rybą, a ja rzucałem, wydawałoby się, że w te same miejsca, tyle tylko, że zupełnie bezskutecznie, próbując naśladować ich ruchy. I choć brań miałem co niemiara, co oznaczało, że animacja przynęty jest prawidłowa, to niestety o wcięciu ryby nie było mowy. Czwarta. Przyglądanie się temu, jak łowi Mateusz i Leszek, to prawdziwa przyjemność.
Oni łowią całymi sobą, a to skutkuje pięknymi rybami i przede wszystkim bardzo skutecznym wędkowaniem. Wybierając się nad Dunajec, pamiętajcie również o tym, żeby uzupełnić swój portfel z główkami jigowymi. Warto stawiać na niewielkie haki w rozmiarze 6, 8 i koraliki wolframowe od 4 do 5 mm. Dzięki temu nie tracicie na łowisku czasu na zakładanie i klejenie główek i jesteście przygotowani, bo trzeba się liczyć z tym, że przy tak różnorodnej rzece będziecie dość często tracili swoje przynęty. W takim łapaniu w Dunajcu, w takich typowo górskich rzekach, bardzo ważne jest, żebyście co jakiś czas kontrolowali swój zestaw, bo zdarza się, że na tych kamieniach wasz fluorokarbon czy żyłka po prostu się przeciera. I ja też tu mam delikatnie przytartą żyłkę i mógłbym to zostawić, ale zapewne wtedy właśnie pojawiłaby się ryba życia, którą bym stracił przez to, że plecionka czy żyłka po prostu by pękła. Piotrek, nie tak, nie ten sposób, patrz, popatrzcie na mnie, a potem połów, patrz, rzucam w górę, ona jest nurtem, to jest głęboko, kij do dołu i tak sobie jadę i lekko tu czuję, ale kijem do dołu, to załóż to, co ci dałem, żebyś miał napiętą linkę, a i kijem pracuj, szybciej, szybciej na kijem. Musisz tak jakby troszeczkę bardziej agresywnie mu to pojechać, popatrz. Patrz na, moje ruchy teraz. Jadę i patrz, jak kręcę cały czas, nie? I cały czas pracuję tym kijem. Wielkiego, same małuszki. W podbierakach Mateusza i Leszka co kawałek lądowały kolejne ryby. Ja na razie skupiałem się tylko i wyłącznie na nauce i choć frustracja narastała, niezadowolenie ze swojego wędkowania rekompensowały mi przepiękne widoki na trzy korony, ale też kontakt z naturą i z ludźmi, bo tych szczególnie w weekend na Dunajcu w wakacje nie brakuje. Pamiętajcie, że spływają tędy flisacy, kajaki i pontony. Tak zwany rafting jest tu niezwykle popularny, więc z tym również musicie się liczyć. I mamy rybę dnia. Wstydu nie ma. W końcu wstydu nie ma, dokładnie. W końcu coś większego. Buzi i do wody. Wędkowanie na Czorsztynie czy też na Dunajcu warto połączyć ze zwiedzaniem licznych atrakcji, które znajdują się w tej okolicy. Jedną z nich jest zamek w Niedzicy. Powstały na początku XIV wieku z inicjatywy Kokosza Berzewiczego, a później znany doskonale m.in. fanom polskiego kina z Wakacji z duchami, bo właśnie tutaj ten serial, film był realizowany. Zatem można i pozwiedzać, i powędkować, i napawać się pięknymi widokami. A na miejscu możecie zwiedzać nie tylko wnętrza zamku, ale również wozowni i spichlerza, bo to cały zespół zamkowy w Niedzicy. To niezwykłe spotkanie z historią i eksponatami, które są budowane tu w zbiorach od 1963 roku. Znajduje się tu m.in. więzienie z izbą tortur, izby żupana spiskiego, sypialnia żupana, izby straży czy też komnaty mieszkalne ostatnich właścicieli zamku, rodziny Salamonów. A kiedy już pozwiedzacie, powracamy nad rzekę, by wyciągać wnioski i przede wszystkim przełamać złą passę. Zmieniliśmy odcinek Dunajca, bo Leszek i Mateusz zgodnie uznali, że o tej porze roku trzeba szukać jeszcze szybszej wody. Choćby miała mieć głębokość do kostek, to właśnie tam spodziewaliśmy się ryb. To chyba największy dzisiaj. Nie. Ten nie. Ale nie jest mały.
za prezenty. Hej. Grubasek mocny. Aha. Super, nowe miejsce, nowa rybka. Dzisiaj po raz kolejny dostaję pstrągowe, straszne lanie od Leszka i od Mateusza, ale jak się uczyć, to od najlepszych. Nieprzypadkowo tak mówię, bo skoro są sukcesy, to trzeba się nimi chwalić. W tym roku zostałeś mistrzem spinningowym, mistrzem okręgu katowickiego. Indywidualnym. Indywidualnym. Brzegowym. Tak, w połowie pstrąga. Po raz pierwszy w tej formule rozgrywamy mistrzostwa okręgu. Są podzielone na dyscyplinę teamową, tam wyłaniamy mistrza, dyscyplinę pstrągową. Jest o tyle to ciekawe, że wyłaniamy mistrza nie z jednych zawodów, tylko z trzech tur, które się odbyły w tym roku na Czarnej Przemszy, na Skawie i ostatnia właśnie tutaj na Dunajcu. I na Dunajcu odebrałeś puchar. I na Dunajcu odebrałem puchar. Całkiem niedawno na Dunajcu były rozgrywane również Mistrzostwa Polski, w których startowali zarówno Leszek, jak i też Mateusz. Obaj znajdują się w czołówce polskich spinningistów i warto korzystać z ich wiedzy i doświadczenia, tym bardziej, że oni po koleżeńsku po prostu tą wiedzą chcą się dzielić, a ja kochający pstrągi chcę stać się bardziej uniwersalnym i co ważniejsze, skuteczniejszym wędkarzem. Honor uratowany, mocno się musiałem napracować na tego jednego małego pstrążka, ale to jeszcze nie koniec dnia i walczymy dalej. Kolejna rybka na haczyku. Ten jest mały. Ale jest. Mateusz i Leszek przyznali bowiem zgodnie, że moim głównym problemem tego dnia stała się wspomniana już na samym początku żyłka. Na tak szybkich i bardzo zróżnicowanych rzekach, a co ważniejsze, dość dużych górskich rzekach, nie popełniajcie mojego błędu i nie stawiajcie na żyłkę. Jej rozciągliwość nie pozwala bowiem nie tylko na skuteczne zacinanie ryb, ale również na to, by wyczuwać najdelikatniejsze brania pstrągów. I to właśnie w tym upatrujemy mojego głównego problemu tego dnia. Ale wnioski zostały wyciągnięte i następnym razem pojawię się na tym łowisku z dość delikatną, cienką plecionką zakończoną przyponem fluorokarbonowym. I będę miał szansę weryfikacji swoich wniosków, bo to jest właśnie najważniejsze, by nie przejmować się porażkami, tylko umieć wyciągnąć z nich pouczające wnioski na przyszłość. Choć Dunajec dał mi dzisiaj niezłą lekcję pokory, ale też pstrągowania, to była okazja, żeby podpatrzeć u Mateusza i u Leszka, jak oni dobierają przynęty, jak typują miejsca i jak te przynęty prowadzą. Na szczęście udało się również uratować honor, więc wracam spełniony. A teraz zapraszam do lasu, do Justyna Kołka na omówienie kolejnych niezwykle ciekawych gatunków grzybów. Idziemy! Dziś ponownie spotykamy się w lasach w Kaletach. Tak, chciałem Ci specjalnie pokazać tam tutaj dzielnicę. Jest to dzielnica, tak zwana ulica Dębowa w dzielnicy Truszczyca. Tutaj ciekawe imprezy się kiedyś odbywały, ale to Ci później powiem. Teraz zapraszam Cię w las na grzyby. A jakie dzisiaj szukamy? Dziś pokażę Ci grzyby takie, które robią po prostu pewną, dobrą robotę w lesie. No to zatem idziemy. To miejsce, o którym wspominałeś. Tak, tak. Miejsce tak. Porządku leśnego. Tak, ciekawe grzyby. Tutaj prawie mamy trzy gatunki takich ciekawych grzybów, które można powiedzieć, że można ich zjeść, nic się nie stanie, ale są raczej niejadalne, bo są niesmaczne.
Zobacz, tutaj mamy takiego ciekawego z tej samej rodziny, co kiedyś omawiałem, tą olszówkę. Aha, krowiak podwinięty. Tak, natomiast to jest krowiak aksamit naczonowy. Zerwij tego, zobaczysz. O, no, bo one tak twardo siedzą. Zobacz, jaki aksamitny czonek. Sama nazwa mówi krowiak aksamit naczonowy. Grzyb, tak jak mówiłem, niejadalny, ale są amatorzy, którzy go jedzą. Młode owocniki, jak z braku grzybów już nie mają co w lesie wziąć, to ich biorą. Widzisz, po raz pierwszy chyba nie zabrałem sobie noża na grzybobranie. Spróbuj go tak w połowie, tak wzdłuż rozerwać. I jak jest taki, że tak lekko się robi, taki kremowy. I on jest taki troszkę łykowaty i w ogóle ten trzon jest twardy. Gdy są mniejsze taki, no to jeszcze, jak to się mówi, są tak, jak to się mówi, zjadliwe. Ale ja go nigdy nie jadłem, nie mam zamiaru, bo jest tyle wspaniałych grzybów, że nie muszę takie grzyby jeść. Ale z ciekawości pokazać, bo on właśnie robi to, co tutaj widzisz, to jest przez lata, kilka lat, on rozkłada w próchnicę, jest czyścicielem. I tutaj obok, tak się złożyło, mamy jeszcze jednego. Też rosną, jakby można powiedzieć, w grupach po 5, czasami po 10. Też rozkładają pnie. Są grzyby, jakby powiedzieć, też należą do jadalnych, niezbyt smacznych. To jest rycerzyk czerwono-złoty. Tam jest, widzisz, zobacz, widzisz, taki jest. I on to same robi, tylko on raczej często rozkłada te korzenie tam w ziemi. Tak, w tych tego. Te, co myśmy pokazywali, rozkładają jakby tu po górze. Natomiast rycerzyk, ja go tutaj oderwię. Jest taki też blaszkowy i czerwono-złoty. Tak, i tutaj widzisz taki złotawy brzeg, środek taki czerwieniejący lekko, tu nawet na brąz. I on tak zmienia właśnie, taki, zależy w jakim lesie też rośnie, ale przeważnie rozkłada też drzewa, pnie, tak jak ten tutaj, drzew iglastych. On mimo, że jest zerwany, każdy grzyb w ogóle jak jest zerwany, ale jeszcze od spodu sypie zarodniki, jeszcze się rozmnaża, aż się całkiem rozklei, rozleci, wtedy już nie tworzy. Jeszcze mamy tutaj obok jednego, na tej kurtce, tutaj jak widzisz, trudno go jest zobaczyć, bo jest taki sam jak ta kora na tym tutaj klocku i ten. On się nazywa próchnilec maczugowaty. Również jego zadanie jest rozkład tego drewna. Ale te, co ci pokazywałem, one są dość miękkie i da się ich też nawet zjeść. Ale on jest twardy. Ja go urwię tego jednego, wyciągnę, widzisz? Próchnilec maczugowaty. Widzisz, taka maczuga? I on, jakbyśmy go przełamali, jest biały teraz w środku, bo tak, zdrewniały, jest biały w tej chwili, bo jest młody. Ale gdy dojrzeje, to ta warstwa w środku zrobi się czarna. To są tak zwane zarodniki później, które się też będą właśnie w ten sposób rozmnażać. I one się tutaj rozsypią, to będą dalej swoją robotę wykonywać. Bardzo, bardzo ważną w lesie, bo to jest ich praca. I to jest właśnie ważna informacja, by nawet jeżeli znajdziemy grzyby, których nie chcemy zjeść, absolutnie ich nie niszczyć, nie zrywać, bo tak na dobrą sprawę w lesie nie ma przypadkowych grzybów. Wszystkie grzyby, które są w lesie, są potrzebne. Jedne prowadzą symbiozę z drzewami, wspomagają drzewa. Te, co tu żeśmy pokazali, one powodują to, że czyszczą, robią jakby miejsce do nowych, żywych organizmów, które wyrosną do różnych, tutaj jak widzisz, zielonek takich i tych, bo to jest małe drzewko, czy jakieś roślinki. I one mają to za zadanie. Czyli regulują po prostu to, żeby naszych lasów nigdy nam nie zabrakło. Bardzo ci dziękuję. Również. My spotykamy się na kolejnym grzybobraniu i w kolejnym odcinku.